Boksden podwójny agent. <śmienicza> ja pie niesamowite, niesamowite. Piękne, piękne community, naprawdę. <śmienicza> czyli dobra, czyli meritum tego wszystkiego jest takie jakby teraz, jak to się patrzy, post faktum że Boksdel właściwie nie bardzo wiedział po czyjej st 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 stronie stanąć, więc roz... na prawą stronę? Się na lewą stronę i został po środku sam ze sobą. <laughs> piękne! Piękne! Boxdyl jest takim mistrzem człowieku. Dobra widzowie, łączcie kropki. Ja już chyba wiem, skąd oni ten film w ogóle mieli. <laughs> o, ale misterny plan. Co ty gadasz, jak wiesz, od kilku miesięcy? O, bo... Bo miałem rację od początku! Od początku miałem rację! Czy uważam, że Kania jest wybielaczem? Nie mam pojęcia celego. Czy serio. uważasz? Że chłopaki się tym filmem skompromitowali, czy oni to albo dobrze, albo wcale. Słuchaj, możesz się ze mną nie zgadzać, możesz mnie za to nie lubić, ale ja uważam, że o kolegach albo dobrze, albo wcale. I tyle. Ja, ja tak sądzę. Nie wymagaj ode mnie obiektywizmu w kwestiach, które, z którymi jestem jakkolwiek emocjonalnie powiązany. Sergiusz jest moim kolegą, więc... Słuchaj, ja Ci powiem taką sytuację. I na przykład Natalia popiera mnie w tej kwestii, sama też opowiedziała, że tak na to patrzę. Załóżmy hipotetycznie, że siedzimy sobie w gronie znajomych, ja i moja dziewczyna. I jest jakiś temat, yy, gdzie ktoś mnie atakuje, ja mam odmienne zdanie, moja dziewczyna sądzi, że osoba, która mnie atakuje ma rację, ta osoba jest osobą, której ja osobiście nie lubię, to ona, mimo tego, że będzie uważała, że tamta osoba ma szkat rację, to ona zamilczy, ona nic nie powie. Ale jak wyjdziemy ze spotkania, to powiem, mi, słuchaj, Rafał, no nie miałeś racji w tej sytuacji. Ten gość, moim zdaniem, miał rację. Ja uważam, że w momencie, w którym się y, z kimś ma jakieś relacje prywatne, to powinno się mówić to, co się myśli owszem, ale na osobności, a nie przy ludziach. Ja raczej wiem, jak ci się przykro, na to patrzy. No nie wiem, czy zależy pod jakim kątem. Jakby serio, są aspekty, których nie to bawi jednak. Tej fan mogłeś pomóc im. <laughs> Ale po, po pierwsze, po co? A po drugie, jak? Miałem zamknąć w klatce Boxdela, żeby nie był podwójnym agentem? Czy co miałem zrobić? Bo nie rozumiem. Ja jestem ciekaw, na następnym fejmie w ogóle Boxdela się pojawi w formie włodarza albo w formie osoby, która będzie jakiś program prowadzić. No bo ja słyszałem od jednej osoby, że stan psychiczny Boxdela jest tragiczny, nie? Że gość, że gość upadł. Że wygląda jak Jezus zdjęty z krzyża. Więc ja jestem ciekaw, czy on będzie chciał się medialnie pokazywać, czy już, już sobie odpuści? Łączy kropek, robi ciebie case jak tańczucula reporter, wkłada słowa nitra w twoje usta. No mam tak szczerze. Nie wiem, co dokładnie mówił, ale nie, tak zupełnie szczerze. Ja mam to w... Naprawdę mam to w... w sensie, ja wiedziałem, że cała ta drama mi się misieczka... To dla mnie było totalnie oczywiste. Ja tylko tak słowem wstępu mogę Wam powiedzieć jedną rzecz. Ja wyrosłem z tego, żeby bać się jakichś ludzi w internecie i zastanawiać się, czy ludzie będą mnie lubili, czy będą mnie nie lubili. Prawda jest taka, i myślę, że to świetnie przede wszystkim Twitter obrazuje, że wielu twórców jest w dużej rzeszy. W, w dużych, jakby to powiedzieć, duża część twórców jest w wielu kręgach kompletnie nielubiana i choćbyś stanął na ludzie cię nie polubią. Poza tym trzeba sobie zadać pytanie co jest lepsze, żeby ludzie lubili twoją kreację, może inaczej, jak masz kreację na zasadzie tego, że po prostu yy, odgrywasz jakąś postać i jesteś zabawny, gdzieś tam bazujesz na takim kontencie rozrywkowym, takim humorystycznym, coś co podchodzi pod komedię, to mogą ludzie lubić Twoją kreację, po prostu jesteś śmieszkiem. I to, to jakby jest zrozumiałe. Ale jeżeli jesteś osobą, która przedstawia swój światopogląd, mówi co myśli i zamiast mówić co myślisz, faktycznie będziesz mówił to, co wydaje Ci się, że ludzie chcą usłyszeć, to i tak nikt pod koniec dnia nie będzie lubił Ciebie, tylko będzie lubił postać, którą udajesz, więc ja mam to czy ja zdobędę sympatię wśród nowej rzeszy odbiorców, czy zdobędę antypatię? Jest mi to kompletnie obojętne. Prawda jest taka, że w internecie i tak zarabiasz tylko i wyłącznie na swoich odbiorcach, a nie na totalnej rzeszy ludzi, którzy w internecie siedzą. Czasami będziesz lubiany, czasami będziesz nielubiany. Myślę, że też bardzo dużo obrazują freakfighty. To w jaki sposób postaci we freakach są kochane i nienawidzone. Zobaczcie ostatnią walkę Ferrariego z Wieziurem. Posypały się, posypały się gorzkie słowa w kierunku Ferrariego. A jeszcze jakiś czas temu Ferrari był kochany. Tak jest z każdym. To, to jest to jest never ending story. A jeżeli nawet yy, Wardenga ma w zamiarze. Moje słow, słowa, słowa Sergiusza przypisywać do moich słów, to ja nie mam z tym problemu. A czy nie mam z tym problemu? Ja powiem, że jest to nieprawdą, jeżeli tak zrobi i tyle. Czy ja odradzałem nitro, żeby nie robił tego filmu? Czy to jest rzecz, o której powinienem mówić, tak prawdę powiedziawszy? Nie wiem, czy jest to rzecz, o której powinienem mówić, bo nie wiem, w jaki sposób to zobrazować. Masz kolegów, czy przyjaciół, czy rodzinę. Jest wiele rzeczy, w których mówicie wspólnym językiem, jest wiele rzeczy, w których macie odmienne zdanie. I nie ma nic złego w tym, że ktoś posiada odmienne zdanie. Każdy ma prawo rozumować swój sposób. I każdy, jako dorosły człowiek, ma prawo podejmować decyzje za siebie. Ja nie jestem człowiekiem, który będzie szedł i mówił swojemu koledze, co ma robić. Tylko tyle powiem: jakby to, czy ja się z czymś zgadzam, czy się nie zgadzam, to jest sprawa drugorzędna, uważam. Specjalnie z Nitro gadaliście na Boxdela, żeby zmylić tropy. To też jest niesamowite. To też jest właśnie bardzo niesamowite. Jakby ja mogę, ja mogę o takich rzeczach pogadać, bo dla mnie to jest nawet ciekawy temat na swój sposób. Bo teraz tak, ja na starcie tylko powiem, że z czystym sumieniem, z ręką na sercu nie oglądałem żadnego shota Wardengi, nie widziałem żadnej wypowiedzi Wardengi, więc nie wiem, czy to on y, takie teorie sobie wysnuł. Ale zgoduję, że tak. Że rzekomo y, atak w Boksdela był granatem dymnym, żeby zmylić tropy. I teraz tak. Nie dziwię się, jeżeli coś takiego powiedział, bo może się to w jego głowie wydawać logiczne, ale jest to zupełnie nieprawdą. Jakby z, mówiąc o chronologii wydarzeń, ja też nie wszystkie rzeczy mogę powiedzieć, nie wszystkie rzeczy chcę powiedzieć, bo gdzieś tam nie chcę wyjść na człowieka, który powtarzał plotki, które do mnie dochodziły, od osób, które prosiły mnie, żebym zostawił pewne rzeczy dla siebie, bo po prostu byłoby to nie fair w stosunku do ludzi, którzy mnie w jakichś kwestiach poinformowali. A ja kiedyś powiedziałem, że podobno ma być jakiś film na Wardęgę, na, na Boxdela, ale ja temu do końca nie daję wiary. Uważam, że to się rozejdzie po kościach i finalnie żaden film nie powstanie. I tu mogę wam powiedzieć z ręką na sercu, że faktycznie ja takie informacje dostałem, że pierwotnie słyszałem, że ma być jakiś film na Boxdela. Odnośnie jakiejś niejasności w Pandora Gate, odnośnie tego, że z jakimiś dziewczynami się właśnie dogadał, że kogoś tam ugłaskał, że podobno jakieś tam. Nieczyste zagrywki były. Potem napisała do mnie pewna osoba, pewna influencerka, z którą ja nie mam kontaktu. I napisała w sumie tak: nie z gruszki, nic z pitruszki, bo to jest osoba, z którą nigdy w życiu nie wymieniam korespondencji prywatnych. I napisała mi, czy wiem coś na temat tego, że ma być jakiś film na Wardęgę. Ja już mówię. No, jakby powiedziałem to na live, to powiem też tej osobie. Wiem, że nie, ja nic takiego nie słyszałem. Słyszałem natomiast, że ma być film na Boxdela. I wtedy zapytałem, i ludzie mi powiedzieli, że zaszła jakaś zmiana i jednak wy, wypuszczają film na, na Wardęgę. Więc nie jest to. Nie jest to prawdą. Jakby faktycznie z początku wiem, że był jakiś zamiar wypuszczania materiału na Boxdela.